pełen energii singiel Morze na wiosnę to już kolejny zapowiadający solowy album. Pierwszy w karierze Sławka Lisowskiego, który w tym tygodniu jest naszym gościem w programie Wstawaj Gramy. Sławku, ty lubisz wstawać tak wcześnie? Nie lubię, niestety jestem śpiochem, nocnym markiem jestem. O której się kładziesz? O, pierwsza długa. I taki typowy artysta, który może pospać do południa. Ale weekend to jeszcze później. A śpisz zwykle do południa? Zdarza mi się i bardzo to lubię. Jak wygląda twój początek dnia? Wstajesz i co, bierzesz prysznic, wchodzisz do wanny, jesz duże śniadanie? Jak to wygląda? Wstaję, prysznic, szybkie śniadanie, ponieważ nie mam czasu. No i nie masz czasu, bo już nie mam czasu, bo już jestem spóźniona oczywiście. No i codzienne rzeczy, które robię. Na jak wygląda taki twój typowy dzień? Te codzienne rzeczy, o których teraz wspomniałeś, to jest codzienne. Co? W międzyczasie oczywiście wieczorem, no to jest praca w studio, a weekendy to praktycznie koncerty. Albo spotkania ze znajomymi. A gdzie czas wolny? Gdzie jest ten czas wolny tylko i wyłącznie dla ciebie? Znaczy, tak naprawdę nie lubię mieć czasu wolnego, bo wtedy się nudzę. Wolę się spotkać ze znajomymi albo robić bardziej pożyteczne rzeczy, jak siłownia i basen. Ale trzeba się też relaksować, więc ta siłownia i basen to pewnie też tak. Dobre dla ciała i dla ducha, ale czy oddajesz się jakimś takim innym przyjemnościom? Może jakieś hobby poza muzyką? Oprócz tego zagęszczania, które rozumiem, że jest też hobbystycznie, nie tylko zawodowo realizowaną pasją. Też się właśnie ostatnio zajmuję fotografią. Bardzo mnie to pochłania, więc są dobre programy w komputerze, więc można się fajnie pobawić. Super, dziękuję ci. Oczywiście jeszcze rozmawiamy, bo przed nami piątek i kolejna część rozmowy ze Sławkiem Lisowskim. Oglądajcie.